Uzyskanie pompy nie jest trudne, wystarczy przyjść do poradni, tak jak ja to zrobiłam, powiedziałam, że planuję zajść w ciążę i podpisuję się umowę tutaj właśnie na użyczenie pompy, tak, dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to wszystko. Pacjentki chorujące na cukrzycę chcą mieć dzieci jak każde inne kobiety i żeby było to dla nich bezpieczne i żeby urodziły zdrowe dziecko, muszą mieć bardzo dobrze kontrolowaną cukrzycę. Jest to możliwe przy pomocy tradycyjnego leczenia wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny w ciągu doby, ale lepszą alternatywą jest podanie insuliny przy pomocy pompy. To są urządzenia, które podają insulinę w sposób ciągły, podskórnie i zwalniają pacjentkę z wielokrotnych wstrzyknięć, które muszą podawać w leczeniu standardowym. Od orkiestry otrzymaliśmy takie pompy. Możemy je wypożyczać pacjentkom na okres planowania ciąży i w samej ciąży. I to gwarantuje pełną kontrolę metaboliczną cukrzycy. To z kolei, że są dobrze wyrównane, zapewnia im prawidłowy przebieg ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Mogę jeść przy tej pompie wszystko dosłownie. Nie muszę mieć żadnej diety jakiejś tam drastycznej. Można jeść wszystko, nawet i słodycze, że tak powiem, jeśli ma się ochotę, tak? Także nie potrzeba żadnej jakiejś tam diety, cud. Jeśli chodzi o opiekę nad ciężarną, to jesteśmy w czołówce, jesteśmy w awangardzie opieki. W wielu krajach jest to metoda stosowana w wybranych przypadkach. My mamy ten komfort, że możemy zaoferować tę metodę leczenia wszystkim pacjentkom. Dzięki pompom, które otrzymaliśmy z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można tak jak w moim przypadku urodzić zdrowe dziecko, nie martwić się o to, czy coś z nim będzie nie tak, ponieważ cukrzyca jest pod kontrolą stałą i dobrze leczoną przy tej pompie, więc ja zachęcam do wrzucania pieniędzy do puszek.